porządek na jedną sesję, czy jak? To jest tu uchwała jedna sesja, porządek jedna komisja. A. Proszę, żeby nie było. Uchwała. To będzie tak, może w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodzin na lata 18-20, to jest na sesji punkt 12.9. Projekt uchwalenia gminnego programu wspierania rodzin na lata 2018-2020. Proszę. Konieczność opracowania tego programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest konieczność przygotowania 3-letniego programu gminnego wspierania rodziny na terenie gminy Starczy. Program ten zawiera kierunki działania zmierzające do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych. Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji, którymi są policja, szkoła, służba zdrowia. Tak krótko. Są jakieś pytania? Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5, 7, 8, 9, 10. I za dziesiątkę też? Przechodzimy do dziesiątki. W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony przemocy w rodzinie na lata 2018-2020. Ten program jest przygotowany, tu ustawa nie określa, więc przygotowaliśmy go jako 5-letni program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wynika on, konieczność opracowania programu znów wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określa on zadania oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Nie ma pytań? Nie. Opiniujemy. Jestem za. No. Ja jestem za pozytywnym. Wszyscy, tak? Dziękuję. W związku z odstąpieniem od przebudowy drogi.
3.0. Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa po kwotę 975 125 zł. Jest to, otrzymaliśmy pismo od wojewody świętokrzyskiego zwiększające na zadanie przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Oblęku ulica Siniawska na terenie gminy Sprawczyn, które zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Ta dotacja ma wynosić 975 125 zł. W dziale 750, rozdział 750-95 zwiększamy dochody w paragrafie 0940. Są to wpływy z wartości rozliczenia, kwota 445 zł. W dziale 756, rozdział 756-16 również zwiększenie dochodów w paragrafie 0910, wpływy z ostatniego nieterminowych wpłat, typu podatków i opłat o 1400 zł. W rozdziale 756-18 paragraf 097 również zwiększenie o kwotę 1000 zł, wpływy z różnych dochodów. W dziale 801, rozdział 801-01, paragraf 097, wpływy z różnych dochodów 400 zł, zwiększenie. W dziale 926, rozdział 926-95, kultura fizyczna i sport, pozostała działalność, paragraf 3260, dotacje z państw utrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Zwiększamy o kwotę 200 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania otwarte strefy aktywności. Jest to dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czyli razem zwiększenie planu dochodów po 928 390 zł. Załącznik numer 2. Zmiany w planie wydatków. I tak, w rozdziale 010, rozdział 010-95, paragraf 4300, zwiększamy o 2000, to są przeniesienia z innych rozdziałów. Dział 600, rozdział 616, paragraf 6050, zmniejszamy o kwotę 500 tysięcy złotych. To jest to zadanie, z którym podstąpiliśmy od realizacji, przebudowa drogi w miejscowości Obrębu Lubisa Wiosenna. Tam było zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków. A zwiększamy na nowe zadanie na przebudowę drogi w miejscowości Obrębu Lubisa Siniawska po kwotę 1 225 125 zł w rozdziale 617, paragraf 6050. Dział 700, rozdział 700-005, paragraf 4300, zmniejszenie o 2352 zł i w paragrafie 4430 zmniejszamy o 2000 zł. Te przeniesienia będą tutaj widoczne w rozdziale 801-06 na projekt realizowany przez Szkołę Korczyn. Przedszkole pełne uśmiechu. To właśnie z tego działu tutaj przenosimy i ponieważ tam zostały pieniążki z ubiegłego roku nie wykorzystane 14 352, więc przenosimy się z realizowanym projekt. I to jest w rozdziale 801-06. Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
po parciu ofert okazuje się, że no, oferta jest droższa i do zawarcia umowy należy zmniejszyć to wydatki. Rozdziały, dział 750, rozdział 750-23, paragraf 426. Zmniejszamy 4000 i w paragraf 427 zmniejszamy 3000. One również są przenoszone w plan wydatków do tego rozdziału 8706 na zapewnienie tego zrealizowania projektu szkoły kończej. Rozdział 754, rozdział 754-12, zwiększenie paragrafu 2830 o kwotę 600 zł. I paragrafu 6230 o kwotę 2000 zł. To jest przeznaczone na realizację zadania pod nazwą zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Zdrowik na dofinansowanie wkładu własnego OSP Zdrowik na realizację tego zadania na paragraf bieżący 600 zł i 2000 na inwestycyjne. Dział 758, 758-18, paragraf 481, zmniejszamy 2600. To jest właśnie przeniesienie na ten projekt. Dział 801, rozdział 801, paragraf 421. Zwiększenie planu wydatków o te 400 zł. To jest dowodem, że jest 400 zwiększenie. To też dotyczy której tam szkoły, w jednej szkole, w której to są, bo mamy tam na wydatki 400 zł. Paragraf rozdział 801-01, paragraf 6050. Zmniejszamy środki Funduszu Solskiego w Unii Płaczyńskiej. W tym zebraniu oni tam zmieniają zadania, zabierają z budowy wojska pierwotnicyjnego, wojska przy szkole drugie, a przenoszą na inne zadanie. Tam zabierają 34150, ale dodają 1722 na projekt przy szkole drugie. A pozostałe kwoty zwiększają tak. Na dział 915, rozdział 915, paragraf 050, 6000 zł. Na dział 926, rozdział 926-01, paragraf 421, 726 zł. I paragraf 6050, 17400. I na rozdział 926-95, paragraf 421, 3200. To jest rozdysponowanie Funduszu Solskiego w Rudzie Sprawczyńskiej. I w rozdziale 926-95, paragraf 6050, zwiększamy wydatki, plan wydatków o kwotę 440. To jest na te otwarte strefy aktywności. Razem zwiększenia planu wydatków 1 168 370 zł. Teraz tak, paragraf drugi. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2018 roku. Planujący załącznik numer 3 do uchwały o przyjęciu paragraf 1 zgodnie z załącznikiem numer 3 do wyniku uchwały. Załącznik numer 3 to jest zmiany wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. I tutaj tak. Tego dochodzi tutaj nowe zadanie. Także budowa drogi obręgu ulica Miasta. Pozycja czwarta. To chyba nie będę czytał. Nie. Załączniku.
potem w rozdziale 801, pozycja 9, to tutaj jest na tą mapę z Funduszu Sołeckiego 1723 zł na ten rok. Pozycja 11, realizacja projektu przedszkole pełne śniegu, kwota 14 tysięcy, tak się było, zmiana. Thank you.
załączniku numer 5, przychody i rozchody budżetu. Zwiększa się tutaj kredyty na kwotę 440 zł. Jest popisane, że mamy
że umowy do finansowania jest przewidziane w poziomie 65%. Jest wprowadzone do planu w tym projekcie. I poprawkę jeszcze tutaj mam, ponieważ ta poprawka wynika z takiej pozycji, że jak była tam zmiana planu w wydatkach, tutaj wielojakimi, to 14 tysięcy na przedszkole Węgla i Śmiechów, to w WPF-ie nie została ona dobrawiona. I w związku to jest cały poprawka, ponieważ została dobrawiona. Jest to aktualizacja. W załączniku inwestycji wieloletnim była wprowadzona zmiana, a w wykazie tutaj przedsięwzięć nie była wprowadzona i są pytania jakieś? To przechodzimy do opiniowania. To jest dwa pozytywne do opiniowania. Pięć. To odpowiadam teraz. Tak, zmiana uchwały numer 38-492 przez 2017. Każdy z nich pracuje w dniach dyskusji grudnia 2017. To był delegat właśnie na uchwały dla powiatu kielskiego. Zmiana w podstawie artykułu 10, całą zostało nie będę czytać, zmienia się paragraf pierwszy, zmienia się treść paragrafu pierwszego uchwały nr 38 przez 2092 przez 2017 Rady Gminy Skarpienie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Kielskiego, który otrzymuje brzmienie. Udziela się w 2018 roku pomocy finansowej dla powiatu kielskiego na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 0452 w miejscowości Skarczyn, ulica Ogrodowa i miejscowości Skarczyn, ulica Kościelna w kwocie 54 791 zł. Paragraf drugi, pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały uderza się w budowę gminy Skarczyn. Paragraf czwarty, uchwała w kwocie 50 zł. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Nie. Przeciw. Szósty w sprawie zmiany uchwały nr 38/293 przez 2017 Rady Gminy Skarczynie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Podałam projekt uchwały Rady Gminy z czerwca 2018 roku i tak paragraf pierwszy zmienia się treść paragrafu pierwszego uchwały nr 38/293/2017 Rady Gminy Skarpienie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego, który otrzymuje brzmienie. Udziela się w 2018 roku pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego w postaci wykonania zadania pod nazwą budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0286T w miejscowości Bułgar, ulica Słoneczna w kwocie 345 229 zł. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Skarpczyn. Są jakieś pytania? To przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Pięć. Jest jeszcze sprawozdanie z wykonania. Sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej. Czy w tym temacie jest coś potrzebne? Znaczy... Jeżeli są pytania, jeżeli jest potrzebne, to spróbujemy to coś. Nie
to nie wiem, to już nic więcej nie ma, chyba że coś chcecie. Nie wiem, oni się wypowiadają, czy są jakieś pytania do tego, czy nie. Ja nie mam pytania. Ja też. Pan Jerek nie ma, pan Badania. Nie? Też nie. Pan Bogdan? Nie. Tak, to jest uchwała. To trzeba ją nagrać pod głosowaniem. To jest uchwała. Tak, może być. To jest tak, to uchwała. To przechodzimy do punktu. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Tarczynie za 2017 rok. Kto jest za pozytywnym zachowaniem? 9. Nikt się nie wstrzymał, nie wiem. No to teraz projekt uchwały w sprawie nagrodzenia wójta. Punkt 7 w sprawie wynagrodzenia wójta i wójta. Thank you.
jest, ale podstawa się zmniejszyła i procentowo wyszła. Automatycznie poszły. Jakie są propozycje? Moja to jest taka, że się zmieniła podstawa, a reszta nie jest taka, że tak była. I zmienia się tylko te 20%. Pan Bogdan? Czyli? No, 20%. To tak samo jak na tamtej komisji, czy? No, jak z 5,500 na 4,700, nie? Dodatek funkcyjny bez zmian, taki jak był. Tak. No i no tutaj 20% już sam wychodzi z siebie, nie? No ale to mam rano od 20 jest do 40 tutaj, tak? Tak, tak, specjalny, tak, specjalny. Od 20 do 40. No i pomyślałem, że no, możemy zaproponować nie 20, tylko w przypadku 30%. Nie wiem, jak to. No nie wiem, jak jest. Masz, ja proponuję to. Ja bym zostawił to, co jest, ale to mówię, bo już. Tylko chodziło o wyraźnej zasadzie przeziemienia i. No to z ustawą. Ze zasady, czy to się zostawi zmieniać, że tutaj nie mamy nic. No nie wiem, są jakieś inne propozycje, ja proponuję to, może się proponować co innego. Nie wiem, brał na zasadzie wniosku to zgłosić 30%, czy. To ja bym wnioskował o zwiększenie na 30% i poddanie oczywiście pod głosowania. Pod głosowanie. No i to wniosku. Są inne propozycje? Dodatek specjalny. Dodatek specjalny, to 20 na 30%. Wyśrodkować pomiędzy najniższym a najwyższym procentem. Przegłosujemy. Który składnik? Ten ostatni. Wyśrodkowany. Specjalny. To 30% jest od 4700, tak? Nie, i jeszcze plus funkcyjny. Plus jeszcze funkcyjny. Czyli funkcyjny plus zasadnicze. 20% z tego. Jest tak. Od 20 do 40. Nie wiem, propozycja padła, to tam to głosowanie. Ale dodatek funkcyjny zostawiamy w tej kwocie, bo tam jest, można podnieść dodatek funkcyjny tak samo. No to uchwalał propozycję, że nie 20%, tylko 30%. Nie, 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 o funkcyjny ja mówię, nie o... A to jak? No to dokończcie jeden dodatek i dokończcie tak, do drugiego. Była propozycja z 20 na 30%. Kto jest za? 3. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 1. No i teraz funkcyjny. Po funkcyjny w kwocie. Można od 1400 do 1900. O ile? Do 1900. A o ile? Teraz pan widzi na 1400 dodatek funkcyjny. On jest stały, czy jest zdaniem? Można do 1900 maksymalnie. Panie Bogdanie, pan coś proponował? Ja bym po 100 złotych podniósł. To 1500, tak? No to jak jest wniosek, to macie pan. No to poddaję pod głosowanie. To jest za. 2, 3, 6. Kto się wstrzyma? Kto jest przeciw? 1. Tak już. To już. To już. To już. To już.
Panie Marcinie, sprawozdanie z wykonania budżetu jeszcze za 17. Pierwszy i drugi. Opinia w sprawie sprawozdania. Opinia. Komisji w sprawie wykonania sprawozdania za rok 2017. Pierwszy punkt. No. Gdzie pan nas z komisji zaproszony? A ja na sesji. No dobrze, no to też pan wiesz, że drugiego z 12 nie zrealizował. Co to absolutnie, no to nie wiem, to pani pierwszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ministra w tym za 2017 rok, tak? No najważniejsze. Czy coś trzeba? Pozwolisz się dobrze z tym, czy pani będziemy pracować z tym? To jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania finansowego za 2017 rok. Pięknie, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. I co teraz? Sprawozdania z pracy komisji będziecie przedstawiać, czy? Ale co, no każdy dostał, zapoznał się, no to co już. Tak, no to pisma teraz. Odpowiedź na wniosek. Czy? Komisja rewizyjna, Komisja Budżetu i Inwestycji, Komisja Samorządowa Rada Gminy Straczyny. W odpowiedzi na wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Straczyny z dnia 4 maja 2018 roku Urząd Gminy Straczyn informuje, że wykonanie podczas poboczy przyrodnej gminy ulica Brzozowa został przyjęty do realizacji. Prace będą wykonywane w granicach pasa drogowego sukcesywnie w miarę posiadanych materiałów i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Z upoważnienia wójta, pani sekretarz założenia. Powiatowy Zarząd Drogi Ulica Brzozowa 44. Nawiązanie do pisma znak PZD 311.24.2018 z dnia 30 maja 2018 roku, data wpływu 4 czerwca 2018 roku. Gmina Straczyn informuje, że na najbliższej sesji planowanej z końcem czerwca bieżącego roku w Radzie Gminy Straczyn został przedstawiony projekt zmian w budżecie gminy w sprawie zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 95 229 zł na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Buga i ulica Słoneczna. Jednocześnie chcemy podjąć kwestię realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0492T w miejscowości Straczyn ulica Urzędowa oraz ulicy Kościelnej w miejscowości Promień. Gmina Straczyn zawiadamia, że nadal jest zainteresowana realizacją przebudowy wyżej wymienionej drogi powiatowej. Zwracamy się o podjęcie pilnych działań w celu wspólnej realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie wykonania inwestycji wynikających z przeprowadzonych przetargów. Gmina Straczyn będzie przedstawiała Radzie Gminy Straczynie projekty uchwał w sprawie zabezpieczenia 50% środków finansowych realizacji przebudowy drogi. To jest drugi pismo. Pan Tadeusz Kaczyk, wójt gminy. W związku z otwarciem ofert przetargowych na zadanie podnosi budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0263 w miejscowości Buga i ulica Słoneczna informuję, że najniższa oferta wynosi 690 456 zł i 16 groszy. Z uwagi na dotychczasowe praktyki stosowane przy wspólnej realizacji z gminami zadań na drogach powiatowych oczekuję, że strony pomocy finansowej dla naszego powiatu w wysokości 345 229 zł.
Proszę o zabezpieczenie dodatkowej kwoty w wysokości 95 229 zł w budżecie gminy oraz podjęcie stosownych uchwał o pomocy finansowej dla powiatu kierzyckiego w celu podpisania umowy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przetarg nie obejmuje budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0454 w miejscowości Kuźniaki. A w związku z tym proszę również o zmianę nazwy zadania, które w naszym budżecie występuje pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 028 GT w miejscowości Bugaj, ulica Słoneczna. 286. Nie wiem. 286. Proszę. Urząd Gminy Strawczy. W odpowiedzi na pismo znak RIT OR 7226-53-2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że roboty porządkowe przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strawczy będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości przez pracowników obwodu drogowego w Stachurze. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Jakubik Aloizy Ziemba-Karol, generalna Ziemba i spółka komunalna Dołowa. Na uczelni przekazuję propozycję w finansach uczelni strachu zawnioskowaną przez Radnego Rady Gminy. Proszę o pisemne opinie w tym zakresie z ewentualnych propozycji treści wymienionych. Zważywszy, że statut gminy jest podstawowym fundamentalnym aktem normatywnym, we włączeniu organizacjami jego zmiana w trakcie końca kadencji organów gminy jest trudna do racjonalnego uzasadnienia. Należy jednak przede wszystkim zauważyć, że proponowane zmiany statutu może być oceniona jako nieuprawniona ingerencja Rady w samodzielność decyzyjną. Tego się, bo wyjdzie w obiektywie, że czytamy. To jest to kaligrafia sprzed wieków. No ręczne pisane, dlatego jest problem do czytania. Doczytam od początku. Proszę. Zważywszy, że statut gminy jest podstawowym, fundamentalnym aktem normatywnym w nawiasie wewnętrznym, organizacyjnym, jego zmiana w okresie końca kadencji organów gminy jest trudna do racjonalnego uzasadnienia. Należy jednak przede wszystkim zauważyć, że proponowana zmiana statutu może być oceniona jako nieuprawniona ingerencja Rady w samodzielność decyzyjną i kompetencje wójta wynikające z artykułu 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. I tutaj są propozycje pana Rafała Kwietnia do zmian w statucie. Przedstawić? Koniecznie. Propozycja numer 1. Utworzyć komisję konsultacyjną stanowiącą organ doradczy dla wójta i przewodniczącego rady. Zasady i tryb działania komisji konsultacyjnej. Paragraf 1. W skład komisji konsultacyjnej wchodzi przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji stałych. Funkcję przewodniczącego komisji konsultacyjnej pełni przewodniczący rady. W razie nieobecności przewodniczącego lub w wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. Paragraf 2. Komisja konsultacyjna pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla wójta i przewodniczącego rady. Paragraf 2 ust. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Ust. 2. O terminie, miejscu posiedzenia oraz porządku zawiadania przewodniczący rady w każdy możliwy sposób. Ustęp 3. W posiedzeniach uczestniczy wójt lub upoważniona przez niego osoba. Paragraf 3.
Komisja przedstawia swoje stanowisko w formie opinii. Opinia wyrażana jest zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Paragraf 4. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia. Dodatkowo w statucie powinien być zapis. Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji, ale nie więcej niż dwóch. Nie dotyczy komisji konsultacyjnej i komisji doraźnej. W dziale 6 gospodarka finansowa dokonać zapisu. Komisja konsultacyjna stanowiąca organ doradczy dla wójta i przewodniczącego rady uczestniczy w procedurze opracowania projektu uchwały budżetowej gminy. Kolejna propozycja. Komisja statutowa zmieniła formę z komisji stałej na komisję doraźną. Propozycja numer 3. Zmniejszyć ilość wiceprzewodniczących do jednej osoby. Teraz kolejny mail. W dziale 6 gospodarka finansowa dokonać zapisu. Komisja konsultacyjna stanowiąca organ radczy dla wójta i przewodniczącego rady uczestniczy w procedurze opracowania projektu uchwały budżetowej gminy. Ten zapis prawdopodobnie będzie kwestionowany, dlatego radca prawny powinien znaleźć rozwiązanie, jak będzie zgodne z ustawą o finansach publicznych. Można założyć następujący cykl tworzenia projektu budżetu i prac nad opracowaniem z zachowaniem odpowiednich etapów procesu jego uchwalania. Pierwsze. Określenie kierunków założeń polityki budżetowej gminy. Przygotowuje organ wykonawczy, uchwala organ stanowiący. 2. Tworzenie ram budżetowych. Identyfikacja potrzeb przez Komisję Stałą Rady. Przygotowanie budżetu modelowego przez służby urzędu na podstawie poziomu cen i stanu organizacyjnego. Na tym etapie może działać Komisja Konsultacyjna. 3. Tworzenie projektu budżetu przygotowuje organ wykonawczy. 4. Uchwalenie budżetu przez organ stanowiący. Propozycja. Nie odpowiedź jest. Opinia. Kolejne pismo. Kompetencje nie możesz w wójta wchodzić. Wchodzi się, że. Ale proszę również o przedstawienie propozycji. Jeżeli nie, to żeby przedstawić propozycję, jak to zrobić. Wniosek Rady Gminy Strawczynie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, odpowiedzi na mój wniosek z dnia 3.04.18 roku stawki za opłaty śmieciowe zostały uchwalone od gospodarstwa jednoosobowego. W imieniu rodzin jedno i indywidów osobowych wyrażam niezadowolenie, ponieważ przed podjęciem takiej uchwały zostanie mi pokrzywdzenie. Będę płacił całą stawkę, jak uchwalono, z tą świadomością, że uchwała została podjęta nierozsądnie. Nadmienię, że opłaty za odpady śmieciowe w sąsiednich gminach są naliczane po prostu. Pismo dotyczy przekazania uchwały numer 6318 z dnia 28 maja 2018. Szanowni Państwo, Przewodniczący Rad Gmin Województwa Śląskiego według rozdzielnika DOA załączenie przekazuje uchwałę 6318 z dnia 28 maja 2018 w sprawie podziału obszaru województwa śląskiego na obszarze gminy. Ustalenia gminy małych granic oraz ich radnych wybieranych wyjaśnienia wyborów w Sosowniku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5.18 pod pozycją 2122. Z poważaniem Bernard Antos, sekretarz województwa. Proszę. Posiedzenie uwolnione. Dziękuję.